dzisiaj omówienie symboliki na podstawie kart tarota. Tym bardziej, że naszą ceremonię przeprowadziłam w takim przyspieszonym tempie, ponieważ u nas jest tak niesamowicie zimno, cały czas pada grad, wszędzie pełno lodu, i jednak w mojej cieniutkiej sukni było to niesamowite wyzwanie. Dlatego teraz poprzez naszą symbolikę jeszcze pogłębię wszystko to, co w tym przyspieszonym tempie przekazałam Ci na naszym spotkaniu. Zaczynajmy. Numer 192 to oczywiście 1, 9 i 2. Czyli jedynka, symbol maga. Maga, który jest magiem transcendentnym, pamiętasz? Ja tutaj troszeczkę rzeczy powtórzę z tego, co już wiesz, aby sobie tą wiedzę utrwalić, że Crowley i Lady Frieda Harris stworzyli trzy karty maga, czyli kartę białego maga, kartę czarnego maga i kartę maga transcendentnego. I Crowley zdecydował, że tylko ona zostaje w całej talii. Zwróć uwagę na to, że mag ma numer 1, czyli również ten pierwszy krok, to co najważniejsze, to od czego coś się zaczyna. I zaczyna się cała seria wielkich arkanów, właściwie można powiedzieć od zera, od błazna, albo możemy to zero dać na samym końcu, czyli po karcie 21, czyli wszechświat, można to zero umiejscowić z tyłu. Czyli mag jest jak gdyby tą pierwszą postacią, która przekazuje nam energię poszczególnych arkanów wtajemniczenia. Mag transcendenty podąża złotą ścieżką pomiędzy królestwem białego i czarnego maga. Jest tutaj bardzo dużo koloru złotego, który już znasz, czyli mądrości wyższej. Zwróć uwagę, że na tej karcie jest on przedstawiony jako taki bardzo pewny siebie, z taką lekkością, żonglujący tymi narzędziami, które stają do jego dyspozycji, aby móc dokonać przemiany oczywiście w sobie, ale także na świecie i we wszechświecie. Dlatego mamy tutaj ten kolor fioletowy, kolor niebieski jako kolor tworzenia i znów ten fioletowy jak gdyby w tle. Mag jest przyporządkowany planecie Merkury, jest związany z komunikacją, ale również z taką właśnie z taką lekkością, z taką zabawą. Ale uwaga, tutaj nie chodzi o taką zabawę naiwnego dziecka, tylko tutaj chodzi o taką lekkość w wykorzystaniu wszystkich narzędzi, które stają do jego dyspozycji. Mag jest symbolem genialności, czyli geniuszu. Jest to właściwie pierwsza postać, ale również taka niesamowita energia, którą każdy z nas stara się osiągnąć w swoim życiu, jeżeli nadal się rozwija, jeżeli zależy nam na naszej właśnie tej genialności, czyli dojściu do perfekcjonizmu, mistrzostwa, być mistrzem w czymś. I on jest właśnie takim mistrzem, dlatego on z lekkością wykorzystuje te narzędzia. Jeżeli jesteśmy dopiero adeptem, a idziemy w kierunku mistrzostwa, no to na początku jako adept to jeszcze jesteśmy tacy niepewni. Nie wiemy czasami, jak coś wykorzystać. Nie ma tej takiej lekkości w wykorzystaniu tych narzędzi. Przede wszystkim symbolizuje on wolną wolę, mądrość, ale także słowo. Słowo, które ciałem się stało i zostało między nami, czyli słowo, na początku było słowo, a potem powstał świat. Przede wszystkim te narzędzia, którymi on żongluje, są związane z komunikacją, czyli zaczynam od samego początku, że jednym z narzędzi jest moneta, która symbolizuje ciało, materię, finanse. Drugim narzędziem jest ogień, który symbolizuje inspirację, dynamikę, przemianę. Trzecim jest, można powiedzieć, taka laska lub różdżka, czyli filozofia, religia, spirytualność. Czwartym jest strzała, tak można to powiedzieć, strzała, która symbolizuje tą bezpośredniość, koncentrację na celu, ale również, uwaga, zapamiętaj to sobie,
przede wszystkim symbolizuje to prawdę i taką szczerość związane z tą kartą arcykapłanki. Następnie zwój papieru czy pergaminu, który symbolizuje publikowanie czegoś albo pracę pisarską. Kolejny to jest jajko ze skrzydłami, które symbolizuje telepatię czy różne talenty wyższe. Kolejny to jest kielich z wężem, czyli emocje, seksualność, związki. No i oczywiście ostatnie to jest intelekt, czyli logika i analiza. No to od razu już ci się kojarzy z mieczem. Przede wszystkim na tej karcie jest to zasygnalizowane, że mag działa pod wpływem energii źródła, energii wyższej, czyli on przyjmuje jak gdyby przesłanie od siły wyższej i przekazuje je na ziemię. Uwaga, znowu powiązanie z kartą arcykapłanki, która jest, popatrz, mag jest jako pierwszy, druga jest arcykapłanka, 1, 2, dziewiątka eremita. Czyli to jest dla nas takie najważniejsze przesłanie, jeżeli chodzi o maga, jakie ma znaczenie dzisiaj dla Ciebie w naszej ceremonii, w tym 192 spotkaniu, to już sama odkryjesz i sam odkryjesz, gdy przeanalizujesz cały temat. Kolejnym przesłaniem jest oczywiście eremita. Eremitę już bardzo dobrze znasz. Eremita to jest ten, który wchodzi w ciemność, w głębokie korytarze podświadomości, aby je rozświetlić, rzucić światło w ciemność, ale również dojść do tej kryształowej komnaty, czy do tej złotej komnaty, tej mądrości wyższej, do tej komnaty, jak gdyby, która symbolizuje tą jego prawdziwość, to kim on naprawdę jest. Nosi on czerwony płaszcz, o tym, co Ci już mówiłam, że symbolizuje to również Archanioła Uriela, który pomaga nam pokonać nasze blokady, nasze słabości, nawyki, nałogi. Uwaga, pamiętasz, strefa komfortu dzisiaj, czyli takie negatywne nawyki, gdzie czujemy, że coś do nas nie pasuje, czujemy, że one nas wyniszczają, że one nas jak gdyby blokują, ale mimo tego siedzimy w tym wygodnym fotelu, bo no, jest nam wygodnie, mimo tego, że żyjemy niezgodnie z naszą wewnętrzną prawdą, albo po prostu boimy się zejść z tego fotela, bo tyle mamy różnych programów, tyle mamy różnych negatywnych wzorów, że boimy się po prostu rozpocząć coś nowego. Na tej karcie oczywiście masz również psa podziemi, tego psa o trzech głowach, które dwie głowy patrzą do przodu, a jedna patrzy do tyłu. Oraz może warto jeszcze powiedzieć o tym, że eremita jest symbolem tego, by odnaleźć światło w sobie, dokończyć coś. Jest również symbolem zbierania plonów. Czyli kiedy ta karta się pojawia w Twoich przesłaniach albo dzisiaj na naszej ceremonii, to dlatego należy zebrać plony albo wypić sobie to piwo, którego żeśmy sobie sami naważyli. I tutaj w tym znaczeniu, żeby popatrzeć teraz na Twoje życie i zebrać plon, czyli, tak jak Ci powiedziałam, przygotować dwie białe kartki papieru, na jednej kartce papieru napisać wszystkie te dziedziny, w których przestałeś czy przestałeś się rozwijać, aby tej przemiany dokonać, czyli zbierasz symbolicznie plon, ponieważ podsumowujesz coś, ścinasz coś, co jest gotowe do ścięcia i otwierasz się na to nowe. Oczywiście eremita jest przede wszystkim również symbolem tego, aby znaleźć ten spokój w sobie, ten złoty środek, ale również znaleźć to wszystko, czego szukasz na zewnątrz, wewnątrz. I eremita jest chyba jednym z takich, jeżeli można tak powiedzieć, najmądrzejszych przewodników. I pamiętaj, gdy eremita pojawia się w naszych przesłaniach, na naszych ceremoniach albo w Twoich rozkładach, zawsze oznacza on, tak jak ten pies pod ziemi tutaj symbolizuje, aby najpierw spojrzeć wstecz do przeszłości,
sprawdzić, czy wszystko zostało ścięte, czy wszystko zostało zebrane, czy wszystko zostało zakończone, aby móc iść dalej do przodu. Bo wszystko, co stare, musi zostać zakończone, aby energia mogła zostać skierowana na to nowe, na to piękne. I tutaj znowu będziemy wracać do tego przesłania, czyli tej karty 8 kielichów, że trzeba podsumować, sprawdzić, kto kradł twoją energię, od kogo trzeba się uwolnić, gdzie należy wyznaczyć granicę, ale również w tej pozycji wisielca, gdzie musisz popatrzeć na całe twoje życie z innej perspektywy i wyszukać wszystko to, co odejść powinno. Eremita przede wszystkim ma dla Ciebie bardzo ważne znaczenie, o którym ja już kiedyś mówiłam na naszych ceremoniach, aby przestać zajmować się i przestać przejmować się ludźmi, którzy Cię nie rozumieją, czyli ludźmi, którzy nadają na innych wibracjach, ludźmi, którzy wolą być w stadzie i nie rozumieją tego, że Ty jako eremita z tego stada odchodzisz. To jest bardzo, bardzo, bardzo ważne przesłanie, również związane z tym, aby powiedzieć nie. Czyli gdy pojawia się eremita, to jeszcze raz zadaj sobie to pytanie, co jeszcze w moim życiu ciągle wychodzi na światło dzienne, co jeszcze nie zostało zamknięte, co jeszcze muszę dokończyć, zamknąć, odciąć się od tego, ściąć to, czyli w kartach na przykład Madame Lenormand powinna być tutaj kosa, czyli ten sierp, żeby coś ściąć, żeby móc w pełni całą moją energię przeznaczyć na przykład bycie arcykapłanką czy arcykapłanem, ale również dokonać tej przemiany w Twoim własnym życiu i całą energię odcięcia się od wszystkiego starego, co już do Ciebie nie pasuje, przeznaczyć na Twoje nowe cele i Twoje nowe działania. Eremita jest również tym, który mówi, aby pamiętać o tym, że samotność jest przywilejem królów i władców, czyli czasami te momenty samotności są bardzo ważne, ponieważ to jest przywilej. Zawsze możesz sobie to tak porównać do tych wszystkich owcy w stadzie. One zawsze idzie tyłek za tyłeczkiem, tyłek za tyłeczkiem, jedna za drugą. Nie mają tego spojrzenia z wyższej perspektywy. Nie mają tego spojrzenia jak gdyby na całość, tylko zawsze są po prostu za kimś. To jest syndrom stada. No i przechodzimy do najważniejszej karty, ponieważ jest ona dzisiaj ostatnia, czyli 192. Dwójka jako ostatnia naciska na dziewiątkę, naciska na jedynkę, czyli ona nadaje ton całej tej orkiestrze. Arcykapłanka. Naturalnie księżyc. Naturalnie dostęp do wyższych sił. Intuicja, uzdrowienie, no i przede wszystkim niezależność. To starałam Ci się dzisiaj przekazać, mówiąc o tym, jak trzeba być niezależnym, jak trzeba być wolnym, jak trzeba być w takiej pełnej harmonii i w pełnym takim zaufaniu w siebie. Szczególnie jeżeli pracujesz z ludźmi, to ludzie będą wyprowadzać cię z równowagi. Ludzie będą próbowali wpływać na ciebie. Ludzie będą próbowali poprzez swoje oczekiwania, naciski i inne formy wyprowadzić cię z tej energii arcykapłanki. Ale zawsze o tym pamiętaj. Arcykapłanka to nie jest kapłanka. Arcykapłanka jest tą najwyższą. Arcykapłanka jest tą, która żyje według swojej wewnętrznej prawdy. Popatrz, wszystko jest u jej stóp. Tutaj wszystko na tej karcie jest u jej stóp. Ona jest ponad tym. I tak, gdy pracujesz z ludźmi, szczególnie gdy pomagasz ludziom, bez względu na to, czy jesteś doradcą, coachem, nauczycielem, czy jesteś bioenergoterapeutą, czy jesteś psychologiem, czy w jakikolwiek inny sposób pomagasz ludziom, zawsze pamiętaj o tym, żeby robić to z pozycji arcykapłanki, by nie pozwolić na to, by jak gdyby ludzie, którym pomagasz, byli ponad tobą.
Ty musisz być ponad nimi, ale tutaj nie chodzi o to, żeby się wywyższać ponad innych, tylko musisz być ponad nimi, aby mieć dostęp do energii wyższej, bo tylko wtedy możesz im naprawdę pomóc z tą mądrością wyższą, z tą energią wyższą. Jeżeli ty jesteś na równym poziomie ludzi, którym pomagasz, pomagasz im z pozycji człowieka, może kapłanki, ale nie arcykapłanki. I dlatego, gdy pomagasz ludziom z pozycji człowieka, to owszem, to będzie takie poklepanie po ramieniu, przyjaciel przyjacielowi, czy dobre rady dobrej cioci, ale to nigdy nie będzie taka rada, z którą ci ludzie mogą naprawdę coś zmienić w swoim życiu. Bo pamiętaj o tym, że jako arcykapłanka, czyli z tą energią arcykapłanki, bez względu na to, czy jesteś kobietą, czy jesteś mężczyzną, z tym dostępem do energii wyższej, masz dostęp do wiedzy wyższej i ty wtedy widzisz, czy ta osoba jest, w co ona jest uwikłana, co jej szkodzi, co powinna zmienić, bo siły wyższe ci to przekazują i wtedy możesz to przekazać tej osobie. Ale przygotuj się na to, że wielu, wielu ludzi będzie rozczarowanych, tak jak w moim przypadku to wygląda. Po pewnym czasie dopiero zrozumieją, że to, co im radzisz, że to ma ogromną wartość. Niektórzy potrzebują nawet kilku lat, żeby coś takiego zrozumieć. Niektórzy rozumieją to od razu, często jednak zapominają i gdy będą do ciebie wracać, pamiętaj o twojej niezależności. Co to oznacza być również tym niezależnym? Czasami jest tak, że niektórzy ludzie, którymi pomagamy, są nam bardzo bliscy, bo czy są to klienci, którzy już długie, długie lata ich znamy i ciągle do nas przychodzą z pytaniami czy z prośbami, czasami zawierają się już wszelkiego rodzaju przyjaźnie i wtedy pojawia się największe wyzwanie. Bo jeżeli ktoś jest na przykład twoim klientem, jest twoim nowym klientem, no to jeszcze często udaje nam się zachować tą pozycję arcykapłanki w tym zawodzie, w którym jesteśmy. Czy jesteśmy lekarzem, czy dentystą, czy kimkolwiek innym, to jeżeli ktoś przychodzi do nas i prosi nas o pomoc, to musimy działać z pozycji arcykapłanki. Jeżeli jednak to jest nowy klient, no to jest to łatwe, prawda? Jeżeli jest to nasz nowy znajomy, nowy przyjaciel, to też jest to łatwe. Natomiast gdy jesteśmy już z kimś długo w związku, to zacierają się granice, tutaj będziemy za chwileczkę o tym mówić i często może być tak, że za bardzo angażujemy się w życie tej osoby, ponieważ jest nam bliska, dobrze ją znamy i tutaj trzeba najbardziej uważać, bardzo trzeba uważać, żeby nie stracić tej pozycji i tego spojrzenia arcykapłanki. Bo jeżeli kogoś bardzo dobrze znamy, ktoś jest już długo z nami, no to już my znamy już wszystko, co on myśli, co on czuje, co on już przeszedł w życiu i w tym momencie bardzo łatwo spaść na ten poziom człowiek do człowieka. Największe niebezpieczeństwo, największe we wszystkich zawodach, które robimy, z ludźmi, którzy są nam bliscy lub których bardzo dobrze znamy. Dlatego zawsze sobie zadawaj to pytanie, szczególnie przy osobach, które są ci bliskie, z którymi się dobrze znasz, czy jeszcze doradzam tej osobie z pozycji arcykapłanki, czy już doradzam z pozycji dobrej cioci, albo przyjaciółki, czy przyjaciela, bo wtedy to jest ogromna różnica. Bo jeżeli ty doradzasz z pozycji człowieka, to musisz to tej osobie powiedzieć, słuchaj, ja w tym momencie doradzam ci jako przyjaciółka. Tak jak ja mówię to często do moich przyjaciół. Słuchaj, w tym momencie doradzam ci jako przyjaciółka, jako Maria. Ja ci nie doradzam jako Maria Bucardi i nie doradzam ci jako medium, tylko jako człowiek. Dlatego możesz to wykorzystać, ale pamiętaj, że moja ocena jako człowieka może być subiektywna. Jeżeli mam na to spojrzeć z pozycji arcykapłanki, to wtedy oczywiście możesz być rozczarowana, możesz być rozczarowany, bo nie będę cię może klepać po ramieniu, tylko ci powiem, jaka jest prawda, bo jako arcykapłanka muszę ci tą prawdę przekazać. Bardzo ważne, prawda? Arcykapłanka, zawsze o tym pamiętaj, to jest zawsze niezależność. Ty jesteś niezależna, jesteś niezależny od wszystkiego. Ty mówisz prawdę i przekazujesz to, co widzisz. Co jest bardzo ważne jeszcze w pozycji arcykapłanki, oczywiście widzimy tutaj również na tej karcie, jest to połączenie tej energii żeńskiej, czyli te półkoliste symbole z energią męską, czyli te symbole prostolinijne i
ta niezależność w połączeniu wszystkich tych energii. Co jest ważne, na co jeszcze koniecznie musisz zwrócić uwagę, to przede wszystkim to, że arcykapłanka ufa sama sobie. Czyli w tej pozycji arcykapłanki, ty jako człowiek możesz mieć wątpliwości, ty jako człowiek możesz wątpić w siebie, ty jako człowiek możesz mieć jakieś słabsze momenty, ale w tym momencie, gdy działasz z pozycji arcykapłanki, gdy łączysz się z energią wyższą, na takie wątpliwości nie ma miejsca w twoim życiu. Co to oznacza? To oznacza, że na przykład, jeżeli pomagasz innym ludziom, i z pozycji arcykapłanki łączysz się z energią wyższą. Masz dostęp przy pomocy twoich zdolności wyższych do źródła, do mądrości wyższej, to w tym momencie ty to przekazujesz. Nie stawiasz tego pod znakiem zapytania, ach, czy to naprawdę tak jest? No ta osoba to oczekuje czegoś innego, a może widzę źle, prawda? To jest również to kolejne niebezpieczeństwo. Gdy jesteś arcykapłanką, a masz problemy z pewnością siebie, a masz problemy z miłością do samej siebie czy do samego siebie, albo gdy masz problemy z takim zaufaniem w swoje własne zdolności, to może być tak, że wyskakujesz na pozycję arcykapłanki i spadasz w dół w momencie, gdy zaczynasz wątpić. I to jest to niebezpieczeństwo, gdzie można pomieszać jak gdyby to przesłanie od siły wyższej z naszymi ludzkimi wątpliwościami i przekazać to wtedy tej osobie. Czyli wiesz, że to jest ogromna odpowiedzialność. Dlatego zawsze, gdy jesteś w pozycji arcykapłanki, czyli doradzasz komuś, musisz w pełni zaufać w to, co widzisz, w to, co czujesz, w to wszystko, czego cię nauczyłam przez te wszystkie lata, i w tej pozycji odczytujesz to wszystko i przekazujesz tej osobie z prawdą i niezależnością. I jeszcze raz to powtarzam, jeżeli będziesz się ludziom sprzedawać jako arcykapłanka czy arcykapłan, i to bez względu na to, w jakim zawodzie, gdzie korzystasz z energii wyższych albo twojej intuicji nawet, czy jesteś zwykłym człowiekiem na jakimś kierowniczym stanowisku, czy jesteś jakimś głównym księgowym, czy jesteś lekarzem, czy kimkolwiek innym i czujesz na podstawie intuicji, aby komuś pomóc, ale w tym momencie nie przekazujesz prawdy, tylko idziesz po najmniejszej linii oporu, że na przykład jako lekarz widzisz, że ta poprzez twoją intuicję, poprzez twoje zdolności wyższe, że ta osoba ma te i te symptomy, wiesz, że to na przykład z psychosomatyki oznacza to i to i to, a ty tej osobie mówisz nieprawdę, czyli tak, pani na to choruje, pan na to choruje, ja tutaj mam najlepsze jakieś medykamenty i te pani przepisze, a w rzeczywistości robisz to dlatego, żeby na tym zyskać, to, co robisz, wróci do ciebie 7 razy. Czyli jeżeli kogoś okłamujesz dla twojego własnego zysku, jeżeli kimś manipulujesz z pozycji arcykapłanki, jeszcze nie daj Boże, jakimś człowiekiem, to siły wyższe zabiorą ci 7 razy więcej. Czyli jeżeli wiesz, że coś komuś nie pomoże, a ty mu to sprzedajesz, że mu to pomoże, no to krzyżyk na drogę, ponieważ to są nie tylko rzeczy karmiczne, ale również rzeczy, które już w tej inkarnacji do ciebie wrócą. I gdy popatrzysz na wszystkich ludzi wokół, którzy może zgromadzili jakieś ogromne fortuny, to zobaczysz, że wszyscy ci, którzy oszukiwali innych, albo te fortuny stracili, albo są samotni, nieszczęśliwi, sfrustrowani, albo jeszcze schorowani, bo wszystko do nich wróciło. Czyli jeszcze raz takie malutkie ostrzeżenie. Bez względu na to, w jakim zawodzie pracujesz, jeżeli ty przy pomocy twoich zdolności wyższych widzisz więcej, a mimo tego kimś manipulujesz, nie wierzę w to, że to robisz, ale muszę to ostrzeżenie tutaj zawrzeć, bo omawiamy arcykapłankę. Jeżeli kimś manipulujesz dla własnych korzyści, wiedząc, że mu to może nawet zaszkodzi, ale ty z tego masz korzyść, to tego nigdy nie rób, bo to szybciej do ciebie wróci, niż ci się wydaje. Tak samo, jeżeli sprzedajesz innym, że masz jakieś wielkie umiejętności, a w rzeczywistości ich nie masz, albo dopiero się ich uczysz, ale innym ludziom mówisz, że to już potrafisz i umiesz,
to jest również dokładnie coś takiego na tym samym poziomie, czyli sprzedajesz komuś coś, co może mu zaszkodzić i będziesz zbierać tego plony. Oczywiście tutaj nie chodzi o to, żeby od razu się wszystkiego bać i rezygnować ze swoich wszystkich umiejętności, no bo Boże, może coś powiem złego. Tutaj nie chodzi o to, że ty zrobisz coś źle, tylko chodzi o to, że zrobisz coś źle, bo taka jest twoja intencja, czyli masz złe intencje względem kogoś. Ty chcesz na tym zyskać, ty chcesz kimś manipulować, czyli popatrz, jaka energia tutaj się wkrada. To jest zupełnie coś innego, niż gdy jesteś przekonana, że to pomoże, że to będzie, czy przekonany, że pomoże i że to będzie najlepsze i wtedy zrobisz błąd, ale tylko i wyłącznie ze swojej własnej niewiedzy. To jest już zupełnie inna energia, ponieważ twoje intencje były czyste. Czyli praktyka czyni mistrza, należy działać, należy wykorzystywać swoje umiejętności i tutaj tylko i wyłącznie twoje intencje są ważne. Jeżeli komuś chcesz zaszkodzić, no to zło wróci do ciebie. Jeżeli chcesz komuś pomóc, to nawet jeżeli coś zrobisz nie tak, to mimo tego to dobre zwycięży, czyli to dobre do ciebie wróci. No i przechodzimy dalej, ponieważ tutaj o arcykapłance ja bym mogła z tobą jeszcze rozmawiać bardzo, bardzo długo, a mamy tutaj jeszcze no niesamowicie ważne przesłania, które są związane z kolejnymi naszymi kartami, czyli z tym, co przed nami, czyli Wisielec 12. Już ci o tym mówiłam, że jest to zawieszenie za nogę, druga noga jest przybita gwoździem do drewna, czyli skostniałe poglądy. No ale co jeszcze widzisz na tej karcie? Przede wszystkim unieruchomienie, prawda? Unieruchomienie, zawieszenie i konieczność, aby coś puścić, aby przestać walczyć, aby przestać się szarpać, aby popatrzeć na coś z innej perspektywy, ponieważ głową w dół. I przede wszystkim to jest takie zmuszenie przez siły wyższe do tego, aby dokonać zmiany. Czyli pierwszym najważniejszym przesłaniem będzie skostniałe poglądy, dlatego jest przypięty do drewna. Skostniałe poglądy, sposób patrzenia na coś, czyli teraz na przykład, gdy jesteśmy w strefie komfortu i wiemy, że to nam nie służy, ale jednak no muszę, bo nie widzę innego wyjścia, albo tak jestem do tego przyzwyczajona, czy tak jestem do tego przyzwyczajony, że nie widzę wyjścia. Jego oczy są zamknięte, no to oczywiście z czym to się kojarzy? Jest ślepy, on nie widzi wszystkiego, on nie chce widzieć tej prawdy. No i często tak jest, gdy jesteśmy w strefie komfortu, jesteśmy od kogoś zależni, czy finansowo, czy w jakiś inny sposób. Wiemy, że nam to nie służy, ale boimy się tą sferę komfortu opuścić, to często tak zamykamy oczy. Klapki na oczy i nic nie widzę, prawda? Klapki na oczy i jestem w tym związku. I tutaj ci powiem coś z mojego doświadczenia. Mi kiedyś moja najlepsza przyjaciółka powiedziała coś takiego: ty masz klapki na oczy względem twojego pierwszego partnera. I ja wtedy bardzo się tym oburzyłam, naprawdę bardzo, jak ona mogła mi coś takiego powiedzieć, że jestem zaślepiona i tak dalej, ale rzeczywiście byłam zaślepiona, ponieważ byłam wtedy bardzo młodą dziewczyną, byłam wychowana według różnych wzorów, byłam dzieckiem molestowanym, więc wszystko było dla mnie takie inne, takie trudne i wtedy po prostu pewnych rzeczy nie widziałam i miałam właśnie takie klapki na oczy. I często mamy te klapki na oczy również w tych sytuacjach, o których za chwileczkę ci opowiem, czyli często mamy te klapki na oczach, gdy ludzie nas wykorzystują, ludzie nas zabrudzają, ludzie nas wysysają, a my mamy te klapki na oczy, bo może jesteśmy w strefie komfortu, jeszcze siła wyższa nami nie wstrząsnęła, bo jeszcze daje nam szansę, abyśmy sami dokonali tej zmiany, albo mamy te klapki na oczy względem tych ludzi, ponieważ mamy za mało miłości do
samej siebie, samego siebie, znowu się kłania arcykapłanka, mamy za mało pewności siebie, znowu się kłania arcykapłanka, albo w jakikolwiek sposób boimy się kogoś zranić, kogoś odsunąć, ale w rzeczywistości ten strach również wynika z tej strefy komfortu, żeby kogoś nie stracić. No bo przecież jak już tyle lat jesteśmy w związku, jak już, nie wiem, tyle czasu się znamy, no to szkoda by było stracić tą przyjaciółkę albo tego przyjaciela, mimo tego, że wiemy, że wysysa z nas energią życiową. A siła wyższa dzisiaj mówi, rozpraw się z tym raz na zawsze, dopóki jeszcze tutaj troszkę tego nektaru płynie, bo tutaj już są te kielichy puste, a tu tylko jeszcze tylko dwa kwiaty ten nektar wydzielają. Za chwileczkę i one przestaną ten nektar wydzielać i będzie po tobie. Tak, zdarzają się takie sytuacje, że ktoś jest wypalony, ktoś jest zniszczony psychicznie, energetycznie, emocjonalnie, fizycznie jego ciało jest całkowicie wypalone. Tylko dlatego, że oddał za dużo swojej energii życiowej komuś albo czemuś, z czego nie wróciło coś w zamian. Ale tutaj głównie chodzi o ludzi. Idziemy dalej. Ten wisielec ma zgolone włosy. Ty wiesz, ja już mówiłam o włosach, co to oznacza, czyli odcięcie anten energetycznych. I gdy anteny energetyczne są jak gdyby zgolone, ich nie ma, to nie ma on połączenia z energią wyższą. I dlatego dla mnie ta karta to jest taki symbol tego ego, że tak zostaliśmy wychowani, mimo tego, że czujemy, że coś innego powinniśmy robić, to jednak jesteśmy w tych przyzwyczajeniach, bo boimy się tego nowego i żeśmy sobie nawet włosy zgolili, żeby już nie czuć tych impulsów od siły wyższej. Popatrz, zwróć uwagę na to, że i mag ma włosy, i eremita ma włosy, i arcykapłanka ma włosy, a wisielec nie ma włosów. Więc żeśmy sobie te może włosy zgolili symbolicznie, tylko po to, żeby nie czuć tych impulsów od siły wyższej, która mówi, słuchaj, musisz porzucić strefę komfortu. To nie jest dla ciebie, żyjesz niezgodnie z twoją wewnętrzną prawdą. No to ego obcięło sobie nawet włosy, żeby już tych impulsów nie czuć. Tutaj jest oczywiście jeszcze wąż, czyli ta energia życiowa i tak dalej. Jest bardzo dużo jeszcze innych symboli, ale myślę, że to jest najważniejsze. I nagle siła wyższa zawiesza tego wisielca głową w dół, żeby nim tak porządnie potrzepać, porządnie tak jak gdyby zmusić go do zmiany tego sposobu widzenia i jak tak powierzga, to w pewnym momencie te oczy otworzy i zobaczy swoje życie z innej perspektywy. Dlaczego? Ponieważ to jest tak jakby śmierć ego. To jest tak jakby uwięzić to ego, zamknąć to ego i w tym momencie może zacząć działać ta dusza wyższa. I jeżeli znasz się oczywiście na lożach i wszystkich tych rytuałach, które w tych lożach są prowadzone, to wiesz, że często właśnie w tej pozycji znajdowane są osoby, które zostały oddane jak gdyby w ofierze, zostały ofiarowane dla jakiejś tam energii, takich czy innych, już nie będziemy tutaj w to wchodzić, właśnie w takich pozycjach te osoby są znajdowane, czyli typowo wisielca. I to jest z tym związane. No i ostatnie nasze przesłanie. 33 minuty już z Tobą rozmawiam tak magicznie i przechodzimy do najważniejszego, czyli ósemki kielichów. Ósemka kielichów, czyli taka, można powiedzieć, ciężkość, taki, popatrz, gdy popatrzysz na tą kartę, dokładnie, to ta karta jest bardzo smutna. Ta karta jest taka czarna, taka brudna, taka okropna po prostu, no okropna, jak taka karta się pojawia w rozkładzie, to aż taka gęsia skórka na plecach, no bo widzisz, wszystko jest tak, ciemne niebo, czyli ciemne chmury, świata nie widać, prawda? Wszystko jest takie zamącone, zabrudzone i tutaj ta czarna woda, taka smoła albo zgnilizna, takie bagno wciągające. No i mamy te 8 kielichów. Ósemka, no to wiadomo, również ma swoje znaczenie symboliczne, ale tutaj chodzi mi typowo o to, że mamy 3 kielichy
na górze, które są puste. Trzy kielichy na dole, które również są puste, mimo tego, że dwa są jeszcze zasilane z tych dwóch kielichów po środku. I teraz pytanie do Ciebie. Gdy popatrzysz na Twoje rezerwy energetyczne, Ty popatrzysz na to, ile masz siły, ile masz mocy sprawczej, ile masz tej energii, żeby ją wykorzystać tutaj na przykład jako mag czy jako arcykapłanka, no to ile jej jest? Czy u Ciebie wszystkie kielichy są pełne? Wszystkie kielichy są w pełnym rozkwicie. Nad każdym kielichem jest kwiat życia, który zasila ten kielich energią. Czy może jest u Ciebie już tak, jak na tej karcie? Ja dokładnie wiem, co ta karta oznacza, ponieważ ja taki stan przeżyłam. Dlatego mogę Ci powiedzieć z mojego doświadczenia. I to przeżyłam ten stan dosyć niedawno, ponieważ w 2015 roku, a następnie przeżyłam ten stan mniej więcej końcem ubiegłego roku i teraz początkiem tego roku. Myślę, że nikt z Was tego nie zauważył, ponieważ ten stan był troszeczkę lżejszy, ale przypominający po prostu tą kartę. Czyli zastanów się, ile masz jeszcze energii życiowej, ile masz jeszcze kwiatów życia, które zasilają Cię energią czy nektarem życia. I teraz możesz sobie popatrzeć, że to są różne dziedziny. To może być tak, że tu jest dziedzina pracy, dziedzina miłości, dziedzina na przykład duchowości czy kontaktów z innymi. I dlatego zachęcam Cię do tego, aby po naszym spotkaniu przygotować te dwie białe kartki papieru. Na jednym zapisujesz, jeszcze raz przypominam, w czym jesteś skostniała czy skostniały, w czym się nie rozwijasz, w jakiej dziedzinie, a następnie sprawdzić, ile energii masz w poszczególnych dziedzinach życia. I teraz tak, co dokładnie siły wyższe chcą nam przez to powiedzieć? Woda, czyli emocje. Emocje są zabrudzone. Jedynie dwa kwiaty, już o takie półzwiędnięte te kwiaty lotosu, zasilają jeszcze dwa kielichy i z tych dwóch kielichów przelewa się do tych kolejnych kielichów. No ale co z tego, że nawet jak się jeszcze wyleje ten ostatni nektar z tych ostatnich dwóch kwiatów, to gdzie on spłynie? Do bagna. To jest właśnie ten stan, że może w tym momencie Twoje rezerwy, Twojej energii są wyczerpane poprzez różne negatywne emocje, ponieważ ktoś Cię wykorzystał albo za dużo tej energii oddałaś czy oddałeś komuś, od kogo nie wróciło to z powrotem. Te kwiaty byłyby w pełnym rozkwicie i cały czas ten nektar lałby się i tworzyłby tutaj przepiękny krajobraz Twojego życia, czy tą idealną wizję życia, gdybyś tą energię oddawała czy oddawał takim ludziom, od których wraca coś z powrotem. Wtedy byłaby równowaga dawanie, branie, równowaga energetyczna i wszystko byłoby w rozkwicie. Ale Twoja energia może poszła na takie osoby, które ją tylko wypiły, wyssały ją wampirystycznie, wyssały Twój nektar życia, wyssały Twoją energię życiową i teraz już jesteś na takich ostatnich rezerwach, a mimo tego jeszcze energią kogoś zasilasz. I dlatego dzisiaj jest naprawdę takie ostatnie wezwanie, bo patrz, tylko jeszcze dwa kwiaty są tutaj energetycznie, aby jeszcze raz z mądrością eremity popatrzeć wstecz, jakie sytuacje, jacy ludzie wyssali z Ciebie energię albo może ją jeszcze wyssają. I tutaj jeszcze raz, chodzi o ludzi, którymi masz kontakt, bliskie osoby, dalsze osoby, może klienci, może znajomi, może uczniowie. Bez względu na to, w jakim stosunku jesteś z tymi osobami, sprawdź wszystkich. Wszystkich. I jeżeli już Ci się udało od pewnych ludzi uwolnić, to wspaniale. Uważaj jednak na to, żeby znów to się nie aktywowało. A jeżeli jeszcze od jakich nie udało Ci się uwolnić, to jest to ostatnie wezwanie. Odetnij to. Pamiętasz tą kosę? Odetnij to. Odetnij tych ludzi od siebie, zanim Cię całkowicie wyniszczą i pójdziesz do całkowitego wypalenia. I teraz zwróć uwagę na to, że bez względu na to, ile Ty miłości jeszcze dasz, ile Ty jeszcze energii dasz tym ludziom, to i tak idzie to do bagna.
I teraz jeszcze raz, żebyśmy się dobrze rozumieli, to mogą być ludzie z Twojego najbliższego otoczenia, ale jeżeli na przykład jesteś twórcą, piszesz książki, tworzysz filmy, to mogą być również ludzie, którzy nie dają nic w zamian. Czasami jest tak, że gdy tworzymy filmy, no to oczekujemy, że coś dobrego popłynie do nas, prawda? Czyli mamy jakieś tam programy, jak na przykład Patronite, czy które, gdzie można wysłać podziękowanie w formie pieniężnej, czy w jakiej innej formie. To jest również taka dziedzina, na którą trzeba uważać, bo może być tak, że ty tworzysz i wypalisz się całkowicie, bo nic do ciebie nie wróci. Czasami trzeba również od tych ludzi czegoś zażądać, czyli jeżeli ja tworzę dla ciebie treści bezpłatnie, no to byłoby dobrze, gdybyś na przykład zostawiła lajka, żebyś zostawił komentarz, żeby jak gdyby dać tą wymianę energetyczną. Chociaż ja ci powiem z mojego doświadczenia i z mojego działania, że gdy ja korzystam z czegoś, czy z jakichś filmów, czy z jakichś kanałów, zawsze staram się tej osobie wysłać jakiś datek za to, co ona mi pomogła, jak ona mnie w jakiś sposób rozwinęła, jeżeli korzystam z jakichś ich czy jej, czy jego bezpłatnych materiałów. Uważam, że to jest wymiana energetyczna. Oczywiście każdy powinien zrobić tak, jak uważa. Dobrze, idziemy dalej. Idziemy dalej, czyli z czym ta karta, jakie ta karta ma również znaczenie? Oczywiście jest to energia Saturna w rybach, czyli takie zatrzymanie, emocjonalne zatrzymanie, tak jakby stać w korku, nazwijmy to tak, zgnilizna, niejasność, bagno. No i przede wszystkim związany jest z ludźmi, którzy w jakikolwiek sposób zatruwają Twoje emocje albo wysysają z ciebie twoje soki życiowe. Najwyższy czas, aby powiedzieć nie, aby się od tego odgrodzić, aby uwolnić się od takich ludzi i zwracać na to szczególną uwagę również w kolejnym czasie. Wiesz dlaczego? Bo szczególnie, jeżeli jesteś osobą, która ma empatię, która chce pomagać ludziom, pomagać światu, to pamiętaj, że jesteś takim światełkiem i będą takie pasożyty się pojawiać i będą próbowały cię wykorzystać. Więc szczególnie, gdy jesteś osobą wrażliwą, musisz na to bardzo uważać. I tutaj powiem ci również z mojego doświadczenia, ja zawsze jestem takim słoneczkiem. Ja jestem uśmiechnięta, ja jestem wyrozumiała, ja mam anielską cierpliwość, co nawet moja mama nie jest w stanie tego pojąć, jak ona mogła urodzić takie dziecko z taką anielską cierpliwością, ale to jest również przez wielu ludzi, złych ludzi, widziane jako słabość i wtedy myślą i próbują, żeby najpierw, jeżeli dam im palec, to zaraz ciągną całą rękę. Także na to może być również narażona lub narażony i musisz tutaj dbać o siebie, bo jeżeli nie zadbasz o siebie, to będzie tak, te kielichy będą puste i wkrótce cię już nie będzie. Pamiętaj, zawsze będą tacy ludzie, którzy będą próbować zabrać ci więcej, niż im się należy i niż są w stanie dać ci w zamian. Zawsze będą tacy ludzie, ponieważ jesteśmy tutaj na ziemi i jeszcze tutaj jest Królestwo Mroku w tym momencie i wielu takich ludzi będzie próbowało cię wykorzystać, oszukać i w jakikolwiek sposób, szczególnie gdy jesteś osobą uśmiechniętą, wrażliwą, delikatną, ludzie to odbierają często jako słabość i wtedy atakują. Czyli nie odbierają tego jako siły, tylko jako słabość. No tak niektórzy są zaprogramowani. Więc uważaj, jeżeli zauważysz, że dałaś czy dałeś komuś palec i ktoś zaczyna ciągnąć więcej, 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 to dbając o siebie, ale również o ludzi, którzy są tego warci, twojego czasu, twojej energii, twoich rad, ciebie po prostu, to jeżeli dajesz takim pasożytom, to tej energii będzie brakować tym ludziom, którzy naprawdę na to zasługują. Więc weź sobie to głęboko do serca, że przede wszystkim ty musisz dbać o siebie, aby móc pomagać innym i jeżeli dajesz komuś, kto na to nie zasługuje, to będzie ci brakować tej energii, aby dać tym, którzy naprawdę tego potrzebują i którzy naprawdę potrafią to wykorzystać i potrafią okazać ci wdzięczność.
Dziękuję, do zobaczenia, do usłyszenia i pamiętaj, pole komentarzy, tam możesz zadać wszystkie pytania albo przynajmniej napisać, jak odczuwasz tę ceremonię, jak na ciebie wpłynęła i czy czujesz, że coś jeszcze jest do przepracowania. Do zobaczenia, do usłyszenia, Twoja Maria Bocardi.